Więc tutaj chłopaki, którzy trochę są sami sobie sterem, mogą miesiącami trenować, obijać pysk, tak, sparować, trenować. I potem wychodzić do walki. No ja nie mogę tego robić, no bo po prostu ten. Więc najwyraźniej bardzo trudno połączyć aktorstwo z freakfightami. Małgorzata Brzezińska dla kanału Koloseum, ze mną Sebastian Fabiański. Obolały po walce, dzień dobry. No, obolały i coś chyba kuku mam w kolanku. No, chyba tak. A czy już wiadomo, byłeś u lekarzy, co dokładnie się tam stało? Ciężko powiedzieć dzisiaj, no muszę zrobić rezonans, tak naprawdę, wiesz. No, to będzie informacja dla mnie, nie? Sebastian, kolejne wyjście do oktagonu, to już drugie, mimo że mówiłeś, że już nie wyjdziesz, wyszedłeś i zakończyło się to podobnie. Jakie są twoje przemyślenia odnośnie tej sytuacji tak na świeżo? Co, no wiesz, no, podobne błędy, w sensie takim, że jakby przygotowania, które zaczęliśmy może trochę za późno, bo tak jak powiedziałem już też w innych wywiadach, że no kurczę, no żeby się tak naprawdę w tym oktagonie sprawdzać i żeby robić dobrą robotę w tym oktagonie, bo nie mówię tu o wszystkim, co jest dookoła, tak, czyli tym kontencie, konferencjach i tak dalej, bo to nie chodzi o to, tylko w tym naprawdę oktagonie, no to żeby to robić dobrze, no to naprawdę trzeba się temu oddać, tak. Wiesz, tutaj chłopaki głównie, no tutaj nie ma żadnego aktora. Więc tutaj chłopaki, którzy trochę są sami sobie sterem, mogą miesiącami trenować, obijać pysk, tak, sparować, trenować. I potem wychodzić do walki. No ja nie mogę tego robić, no bo po prostu ten. Więc najwyraźniej bardzo trudno połączyć aktorstwo z freakfightami. No tutaj też jakby freakfighty polegają na tym, że osoby znane gdzieś tam w internecie się tutaj pojawiają i jest wiele osób, które gdzieś tam tworzą jednak jakieś inne treści, może nie są aktorami, ale mimo to tak, do tego... Wiesz, takie treści możesz stworzyć z Limem, nie? A jak ja bym przyszedł tak na plan po sparingu i powiedział, dzień dobry, to jaką scenę dzisiaj kręcimy? A Sebastian, no co ci się stało? A to? Nie, to nieważne, to... I tak idąc za twoimi słowami, nie mogłeś się w 100% oddać, czy nawet tam nie w 100% oddać treningom? Załóżmy, po pierwszej walce powinienem po tygodniu, dwóch od razu wejść w trening. A ja po pierwszej walce wchodziłem na plan filmu, który trwał 2 miesiące. I ja przez te 2 miesiące znowu nie mogłem trenować, tak? Teraz do tej walki poprosiłem agentkę, żeby mnie wycięła z działań aktorskich, tak żebym w trakcie już przygotowań sparingi mógł robić i obijać tę głowę, no to na tyle się udało. A teraz już zaraz chyba za miesiąc wchodzę na plan znowu kolejnego filmu. No i co? I teraz ja miałbym odmówić filmowi, żeby ewentualnie wrócić do tematu walki, nie wiem, co mamy dzisiaj? Wrzesień? Nie wiem, w listopadzie? No wiesz, no nie mogę, no bo robię film, no. Wiesz, A czy rozważałeś to w ten sam sposób, decydując się na wyjście do oktagonu? No bo jednak Filipek ma tych walk na swoim koncie już bardzo wiele. I czy wtedy nie miałeś takiej myśli, że może faktycznie ja nie miałem czasu, żeby się przygotować do tej walki? Słuchaj, dom muszę wykończyć. No właśnie, i co do tego aspektu, skoro musisz wykończyć dom, tutaj pojawiało się dużo zarzutów, że jesteś najbardziej nieadekwatnie opłacanym zawodnikiem tutaj, jeśli chodzi o twoje stosunek gdzieś tam tych pogłosków, pogłosek na temat twojego wynagrodzenia, które chodzą, do tego, ile czasu spędzasz w oktagonie. I jak ty się do tego odnosisz? Jakie oktagonie? Przecież tu nie chodzi o oktagon. No. Przecież tu chodzi o wszystko to, co się dzieje poza oktagonem. No to ja dla ciebie sądzę, to jest ważne. To ja nie sądzę, żebym był najbardziej przepłacanym zawodnikiem Fame po tych konferencjach i po tym, co żeśmy zrobili i co tam sobie odpaliłem wrotki. No. Nie sądzę. No
No to prawda, że jeśli chodzi o cage, jeśli chodzi o konferencje i nawet wczoraj ważenie, no to dałeś naprawdę świetny show. I odnośnie twojego alterego, bo kiedy pojawiły się tutaj we Freak Fightach... Nie, alterego, już alter boja, że... A kurde, zapomniałem. Ale jednak często powtarzasz, że jesteś w pewnej konwencji, że pewne zachowania są konwencją. No tak, oczywiście. No, tylko że cały PiS polega na tym, że tak naprawdę, jak ja bym miał teraz zdradzać i powiedzieć ci, kiedy byłem sobą, a kiedy byłem... Właśnie coś, ten, do tego dążę. No to ja, to zabawa się wtedy kończy. No. Bo nie właśnie, jesteś w stanie wskazać. No tak, ja jestem w stanie. Ale chodzi o to, żeby nie wskazywać. I nie zdradzać tego. No, nie, no bo to na tym to polega, no, że ludzie po prostu nie wiedzą, kiedy ja jestem for real, a kiedy ja jestem w jakiejś tam konwencji. No i to na tym tak naprawdę stoi. Sebastian, da się zauważyć w twoich wypowiedziach, że to aktorstwo jest mimo wszystko gdzieś na pierwszym planie, ale tworzyłeś też muzykę. I czy nie odnosisz wrażenia, że w momencie, w którym zaczęło ci to dobrze wychodzić, to przestałeś? Jak ty do tego teraz z perspektywy czasu się odnosisz? No trochę tak wyszło, że w momencie, kiedy wydałem utwór, którym zakończyłem swoją karierę i zacząłem stawiać na Instagram i na TikToka rolki z rapowaniem takim po prostu, no to zacząłem dostawać falę bardzo pozytywnych reakcji, więc to trochę śmieszne. No ale co, no dobrze, że w ogóle przyszło. Czy ty w jakikolwiek sposób chcesz się odnosić do tego dalszej twojej kariery w Fame MMA? Czy już nie będziesz żadnych statementów zostawiał, żeby potem nie było to wyciągane ewentualnie? Nie będę. Zobaczymy. No, generalnie rzecz biorąc, tak jak powiedziałem już, tak jak mówiłem niejednokrotnie, dobry cyrk tutaj jest. Między tobą a twoim przeciwnikiem Filipkiem dużo się bardzo działo na programach. Negatywnej energii też było niemało. Jak teraz po walce? Podaliście sobie ręce? Tak. No zresztą było widać tamten, że podszedł do mnie Filipek, też mówił, że przyjął fajnego, prawego i też go tam ten... Było widać po twarzy też. No, mimo 47 sekund było widać. Tak. Więc trochę żałuję, że mi to kolano siadło. No. Bo ja bym spokojnie bym wstał i dalej byśmy się tłukli, ale... No, kurwa. Ja się totalnie, wiesz, przeskizowałem. Nie? Jak mi coś w tym kolanie strzeliło, to po prostu... wiesz, już czarne wizje i tak dalej, już nawet nie byłem w stanie, wiesz, wrócić do tej walki, bo myślałbym tylko i wyłącznie o tym pieprzonym kolanie. Ciekawy temat, już taki insightowy, bo widzowie pewnie nie wiedzą. Tutaj na backstage'u między tobą a Arkiem Tańculą wywiązała się dyskusja na temat porównywania waszej twórczości w ogóle muzycznej. No to co ty jesteś w stanie powiedzieć o Arka twórczości, bo on o twoje się wypowiedział? Nie wiem. Coś tam słyszałem, jakieś komentarze, ktoś mi pisał, że no na szczęście lepiej niż Tańcula, czy coś tam w samochodzie, czy coś. Ja nie wiem. Nie. Teraz wszyscy... Ale mu powodzenia, żeby mu tam, wiesz, szło. Teraz wszyscy żyją tutaj main eventem, więc zapytam cię jeszcze o kreację Amadeusza Ferrariego, bo zapewne mogłeś zauważyć. Wiele osób mówi, że właśnie on, kiedy się zdenerwuje, bardzo wchodzi w taką rolę, że potrafi sobie wmówić, tak jak to Arek nawet powiedział, że Amadeusz wmówił sobie, że go nienawidzi. Czy ty tam widzisz jakby trochę aktorstwa z perspektywy twojej jako zawodowca, czy... Słuchaj, no myślę, że tu, wiesz, akurat tam chyba chodziło o to, że Ferrari się oburzył, że Arek zaczął pisać do matki jego dziecka, żeby wyciągać jakieś brudy. I tutaj chyba dlatego się Ferrari odpalił. Ale oprócz tego uważam, że tak, że to jest wszystko, wiesz, tam... Dobrze mu idzie? No wiesz, no to nie jest do mnie pytanie tak naprawdę, nie? W sensie, bo ja nie jestem adresatem tego, tak? W sensie, ja nie rezonuję z tymi dymami, nie? W sensie, ja... To nie jest, ja się tym nie zajmuję, nie przejmuję, nie szukam, wiesz, jakby nie emocjonuję, więc to nie jest do mnie pytanie. Ja bym mógł go ocenić, jakby on zagrał w filmie, tak? Czyli byłaby kamera, akcja, tekst napisany w scenariuszu do powiedzenia, aktor, reżyser i ciśniemy. To ja mógłbym go wtedy oceniać za aktorstwo. Tutaj... Ale w filmach do tej pory gra Sebastian Fabiański i tego życzymy, żeby był szybki powrót na plan i szybki powrót do formy, jeśli chodzi o kolano. Dzięki. Właśnie, już w styczniu premiera bardzo, bardzo dużego filmu i tutaj liczę na fajne rzeczy. Czekamy, dzięki. Cześć.